Przymusowa izolacja sprawia, że w twojej głowie pojawia się burza myśli. Twoja trzeźwość wymaga ludzi. Potrzebujesz meetingów, sesji z terapeutą, albo chociaż rozmowy. Zagrożeniem może być nuda, która może doprowadzić do poczucia rezygnacji, rozdrażnienia, myśli o alkoholu i głodu alkoholowego. Skorzystaj z telefonu lub komputera. To może Tobie pomóc. Do wolności. Prointra.pl. Zapraszam też na swoją stronę na Facebooku i kanał na YouTube. Pozdrawiam, Darek Dopierała.